Moi drodzy bracia i siostry, jak mamy żyć w okresie epidemii, której nie możemy powstrzymać, a co najwyżej ograniczyć jej rozmiary? Z jednej strony konieczne jest dostosowanie się do wskazań, które wynikają z wiedzy medycznej, ale także przyjętej strategii. Z drugiej strony ufamy Bogu. Ufamy, że to, co się dzieje, ma jakiś sens i że z tego On wyprowadzi jakieś dobro. Ale kiedy? W jaki sposób? Dlatego to w Słowie Bożym szukamy odpowiedzi na pytanie, jak mamy żyć w sytuacji koniecznych ograniczeń w życiu publicznym i religijnym, pozostając głównie w domu czy wręcz w kwarantannie. W takich okolicznościach usłyszeliśmy dziś ważną zachętę z listu do Efezjan. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Dla nas przeżywających trudny czas jeszcze ważniejsze słowa znajdziemy dwa zdania dalej. Wyzyskujcie chwilę stosowną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Moi drodzy, nawet jeżeli rzeczywiście dni są złe, to jak słyszymy, trzeba je wyzyskać. Bo dla tego, kto ufa Bogu, jest to chwila stosowna, to znaczy korzystna, której nie możemy zmarnować. Dlatego pytamy, jak można tę chwilę wyzyskać. I słyszymy odpowiedź apostoła, usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. W obecnej sytuacji jesteśmy podobni do Izraelitów w niewoli babilońskiej. Jerozolima została zdobyta, a świątynia zburzona. Oni zaś uprowadzeni do kraju ich najeźdźców. Nie ma już kapłanów, ani możliwości składania ofiar, ani wolności poruszania się. Nastały rzeczywiście złe dni. Jednak w tym smutnym czasie Izraelici zaczynają pytać o sens tych wydarzeń, o to, co mają czynić. Odpowiedzi szukają w Piśmie Świętym, gromadząc się na słuchanie Słowa Bożego i na modlitwę, jak na to pozwalają okoliczności, bez świątyni. Pojawia się synagoga, ale nie jest to najpierw budynek, ale to słowo oznacza najpierw zgromadzenie. Później jest to rozumiane jako instytucja i wreszcie dopiero to samo słowo oznacza budynek synagogi. Rodzi się nowa grupa religijna, pisarzy i uczonych w piśmie, którzy cały czas szukają tego, co jest wolą Pana. Równocześnie Bóg posyła proroków, a więc ludzi, którzy zgnębionym dają pociechę, grzeszącym upomnienie, a wszystkim wskazują, jak żyć i co teraz należy czynić, co jest teraz wolą Pana. Moi drodzy, te złe dni nad rzekami Babilonu Izraelici wyzyskali na odnowienie swojej religijności, oczyszczenie z tego, co było niedoskonałe. Przestali być przywiązani do Arki Przymierza w sposób magiczny, jak to kiedyś było, kiedy sądzili, że sama ich obecność tej Arki na polu bitwy zagwarantuje zwycięstwo. Zrozumieli, że spełniły się zapowiedzi o zburzeniu świątyni, kiedy tylko naród odejdzie od swego Boga. Później, już po powrocie, odbudują tą świątynię, ale też odnowią znajomość prawa Bożego i zobowiążą się przestrzegać to Boże prawo. Będą częściej niż wcześniej czytać Pismo Święte i będą chcieli słuchać proroków. Nawet nowego władcę, Cyrusa, pogańskiego władcę, który pozwoli im powrócić do ojczyzny, nazwą namaszczony. Tak samo jak namaszczonym jest ten, którego Bóg obiecuje, który wyzwoli świat namaszczony zła. Tak samo jak namaszczonym jest ten, którego Bóg obiecuje. Pozostajemy, moi drodzy, w naszych domach i w nich chcemy wykorzystać czas stosowny dla nas i naszych najbliższych. Jeżeli dobrze przeżyjemy ten czas, a po zakończeniu epidemii odkryjemy,
że pogłębiliśmy nasze relacje. Nauczyliśmy się wspierać i przebaczać. To znaczy, że nie były to złe dni. W jednej rodzinie może okazać się, że dobrze wypełniony czas kwarantanny ocalił małżeństwo albo uratował ostatnie więzy między rodzicami i dziećmi. Jeżeli w tym czasie zwrócimy się do Boga przez udział w nabożeństwach za pośrednictwem mediów, do tego sięgniemy po książkę religijną, która pogłębi nasze rozumienie Pisma Świętego, modlitwy. Jeżeli będziemy naprawdę starać się poznać wolę Pana, to czas epidemii okaże się błogosławiony. My zaś możemy się zaliczać do tych, którzy będą budować odnowiony Kościół, Kościół w Polsce. Jeżeli odważymy się wspólnie modlić w rodzinie, tworzyć będziemy Kościół domowy, a więc gromadzący się w domu, a przecież zjednoczony z całym Kościołem na całym świecie. Jeżeli w naszym zamknięciu otworzymy się na innych, że dostrzeżemy potrzebujących, choćby naszej modlitwy, zaczniemy rozumieć, co to znaczy należeć do Kościoła jako wspólnoty rozproszonej po całym świecie, a przecież zjednoczonej. Będziemy w rodzinie modlić się za tych, których choroba dotknęła, a także za tych szczególnie zagrożonych. Prosić będziemy Boga o siły dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu, za lekarzy, całą służbę zdrowia, za tych, którzy opiekują się zakażonymi i chorymi, za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pełnią teraz służbę wobec społeczeństwa. Otworzy się nasze serce na potrzeby innych i szukać będziemy sposobu, jak przyjść im z pomocą. Odkrywać będziemy, jak w domu wypełniać uczynki miłosierdzia wobec bliskich, ale także na odległość do tych, do których nie możemy dotrzeć. Będziemy uczyć się, co to znaczy pościć i jak wypraszać Boże miłosierdzie. Moi drodzy, od przeszło 30 lat pytam studentów pierwszego roku teologii, jaki jest twój ulubiony tekst Biblii? Nieodmiennie najczęściej słyszę Psalm 23 albo Pan jest moim pasterzem. Kiedy dalej pytam, które słowa tego psalmu są dla ciebie najważniejsze i słyszę, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Niektórzy dodają jeszcze kolejny wers, kij twój i laska pasterska są moją pociechą. Nieraz ciągnę dalej i pytam, czy faktycznie przeżyłaś kiedyś lęk w jakiejś ciemnej dolinie? Studentka odpowiada, nigdy, ale te słowa pobudzają moją wyobraźnię i dziwnie uspokajają mnie w moim lęku i niepokoju. Moi drodzy, ten psalm usłyszeliśmy dziś śpiewany w liturgii. Wyraża on nie tylko zaufanie, które chcielibyśmy mieć i chcielibyśmy wypowiadać wobec Boga w różnych naszych niepokojach. Możemy to czynić. Możemy powtarzać słowa tego psalmu. Ale psalm ten ma także charakter terapeutyczny, to znaczy leczy, uzdrawia. Słowa odczytywane czy słyszane tego psalmu uspokajają i pozwalają popatrzeć z większą ufnością w przyszłość, nawet kiedy nam wiele, bardzo wiele zagraża. Potrzebujemy tych słów. Dobrze, że ktoś zapisał je prawie 3000 lat temu i przez ten czas wielu ludziom te słowa dodały odwagi i umocniły w strapieniu. Pan jest moim pasterzem, możemy się modlić. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Moi drodzy, ten psalm zawiera także dalsze słowa. One są dla tych, których kres jest blisko, a które wyrażają ufność
w obliczu śmierci. Są potrzebne pewnie wielu naszym braciom, którzy ciężko przeżywają epidemię, zbliżają się wręcz do śmierci. Te słowa brzmią tego terapeutycznego psalmu tak. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Chciałoby się powiedzieć amen, niech tak będzie, jeżeli jest taki Twój zamiar. Bylebym tylko zamieszkał w Twoim domu po najdłuższe czasy, a więc na zawsze z Tobą. Moi drodzy, w tym Słowie Bożym znajdujmy światło, szukajmy pociechy i umocnienia, najpierw dla siebie. A kiedy je odnajdziemy, dawajmy nadzieję innym, świadcząc o mocy Słowa Bożego i o tym, że myśmy zaufali Bogu.